Będziemy kontynuować rozważanie dziejów apostolskich. Przypomnijmy, że jesteśmy w czasie drugiej podróży misyjnej apostoła Pawła i ostatnio apostoł Paweł był w Atenach. I na Atenach troszeczkę żeśmy się zatrzymali. Trzy kazania miałem na temat Aten, ale myślę, że to jest bardzo ważny moment. Ateny były bardzo ważnym momentem w podróży misyjnej, z tego powodu, że nastąpiła otwarta konfrontacja Ewangelii z filozofią grecką. I mówiliśmy troszeczkę na temat tej filozofii, mówiliśmy, jakie lekcje wynikają dla nas z tego, w jaki sposób zachował się apostoł w tej sytuacji, w której był. Nie będę w tej chwili powtarzać tego, bo to by było bardzo dużo tego powtarzania, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to chyba oprócz ostatniego mojego kazania wszystkie pozostałe są nagrane, można posłuchać. Ostatnio się nie udało, coś jakieś problemy techniczne były. Tak więc zaczniemy oczywiście od przeczytania tego fragmentu. Wchodzimy w 18 rozdział Dziejów Apostolskich. Niestety niechętnie, ale coraz częściej muszę zbierać okulary, żeby móc skutecznie czytać. Starość jest żadną. Potem opuścił Ateny i poszedł do Koryntu. Aha, wiecie co, ja najpierw się pomodlę. Dobra, Panie Boże, racz nam pobłogosławić to rozważanie. Spraw, żeby Twoje słowo dotarło do naszych umysłów, do naszych serc. I spraw, żeby mogło w naszym życiu przynieść owoc. Owoc miły Tobie, a dla nas pożyteczny na całą wieczność. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Potem opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu. Tam natknął się na pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii, i Pryscyllę, jego żonę. Dlatego, że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym i zbliżył się do nich. A ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracowali razem. Byli bowiem z zawodu wytwórcami namiotów. A w każdy sabat rozprawiał w synagodze i starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków. Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się całkowicie Słowu, przedkładając Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Lecz gdy mu się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnąwszy szaty, rzekł do nich: krew wasza na głowę waszą, ja jestem czysty, od tej chwili pójdę do pogan. I odszedłszy stamtąd, udał się do domu pewnego człowieka imieniem Tycjusz Justus, bojącego się Boga, albo służącego Bogu, którego dom sąsiadował z synagogą. A Kryspus, przełożony synagogi, uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem. Także i wielu Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest. I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu: nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie, aby ci uczynić coś złego. Mam bowiem wiele ludu w tym mieście. I przebywał tam rok i 6 miesięcy, nauczając wśród nich Słowa Bożego. Pierwszy werset. Potem opuścił Ateny i poszedł do Koryntu. Nie wiemy, dlaczego Paweł opuścił Ateny. Zwykle było tak, że był ścigany przez miejscowych Żydów. W tym przypadku tak nie jest. Filozofia grecka nikogo nie ścigała. To jest też ciekawe. Ciekawa własność. Co więcej, kiedy przeczytamy 17, 15 do 16, to czytamy, że zaprowadzili towarzysze Pawła do Aten, wziąwszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusz, aby czym prędzej przyszli do niego, zawrócili. On, czekając na nich w Atenach, z jakichś powodów przestaje czekać. I nie wiemy do końca z jakich.
I nie wiemy też, czy zostawia jakąś wiadomość, że udaje się do Aten. To są rzeczy, o których po prostu tekst o tym nie mówi. Wiemy tylko, że z Aten udał się do Koryntu. No właśnie, nikt go tym razem nie ścigał. Żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda na mapie. Korynt to jest to czerwone kółko. Ateny pod Pireus, tak? No i tu jest, tutaj jest, w tym miejscu znajduje się port Kenchreae, do których można było przypłynąć z Aten statkiem, ale można też było przyjść pieszo. Nie było tam już takich porządnych rzymskich dróg, ale jakaś tam droga była, więc można było też przyjść pieszo. To, że mamy w Biblii brytyjski przyszedł, to niekoniecznie oznacza przyszedł. Tam jest coś bardziej przybył. Więc nie jesteśmy pewni tego, w jaki sposób się znalazł w Koryncie. To jest współczesna mapa. Macie zaznaczone oba porty. Starożytny port Kenchreae, a tu jest starożytny Korynt, a tam jest ten drugi port. Lehaum, czy jak Lehaeum, jakkolwiek się to czyta, bo nie wiem dokładnie, jak to czytać. To były. W tamtym czasie nie było tego. Wiecie, co to jest? To jest kanał koryncki, który pozwala z Aten, z Pireusa, pozwala. Nie o to mi chodziło. O, może tutaj. Może na tej mapie nawet to lepiej będzie widać. Żeby z Pireusa popłynąć do Włoch, to trzeba było opłynąć tutaj ten półwysep. A w tej chwili tu jest przekopane. Można przepłynąć ten największy statek, który tamtędy przepłynął, miał 22 metry szerokości. Jeśli się przyjrzycie, to no, było to trochę tak po krawędzi, na styk, tak, jak to się po śląsku go do szuancie, czyli łyżką do butów, jak ktoś nie rozumie. Ten łyżką do butów jakoś tam się zmieścił. Co jeszcze powiedzieć można? Na tej mapie też widać tak zwany Akrokorynt. Będziemy też o nim mówić. To jest miejsce, gdzie znajdowały się dwie rzeczy, mianowicie twierdza i obserwatorium. Ta góra ma ponad 500 metrów, wznosi się nad poziom morza, więc tamtąd było wszystko dokładnie widać. Co płynie morzem, co idzie lądem, wszystko było dokładnie widać. No i już świątynia Afrodyty się tam znajdowała, czyli łaciński Venus albo Asztarty, tak? To jest też to samo dziadostwo. Tak czy owak, mniej więcej tak jest plan sytuacyjny. Starożytny Korynt, do którego przybył Paweł. Powiem parę rzeczy krótko o mieście Korynt. Korynt był starożytnym miastem, bardzo starożytnym, założonym przez Greków, ale wskutek wojen z Rzymianami w 146 przed naszą erą został zrównany z ziemią. Wszyscy mężczyźni zostali wycięci w pień, kobiety i dzieci sprzedani jako niewolnicy. Po prostu do zera. Rzymianie tam wyrównali. W 45 odbudowywać go zaczął Cezar, Juliusz Cezar, i ta budowa trwała mniej więcej około 20 lat. Odbudował go jako nowoczesne miasto rzymskie, z tym, że tak prawie nie było autochtonów. Prawie nie było autochtonów. Moment, w którym my jesteśmy, to jest mniej więcej rok 49-52 naszej ery. Mniej więcej 52, bardziej. Miasto jest stolicą prowincji Achai, czyli przejęło od Aten bycie
Liceum jest siedzibą prokonsula, o czym będzie dalej w tekście. I to jest prowincja, czyli podlega senatowi rzymskiemu. Podobnie jak to już wcześniej miało miejsce w... gdzie to było? Gdzie to było? Czekajcie. To było w... w poprzednim rozdziale, o, przestało działać. Dawid? Już działa, Dawid. Nic nie działa. Działa. Dobra. Jak Filipi, tak? Filipi było stolicą Macedonii, a Korynt jest stolicą prowincji Achaja. Raz, dwa. To był kocioł etniczny. Prawie nie było miejscowych ludzi. Greków tam prawie że nie było. Byli jakąś mniejszością, ale byli tam jacyś Egipcjanie, jacyś Arabowie, oczywiście Rzymian było bardzo wielu. Także jeśli ktoś wam mówi, że w kulturze korynckiej było coś, to od razu mu się śmiejecie w twarz. Bo tam nie było jednorodnej kultury, to było tam po prostu wszystko, mieszanka totalna. Wielkie bogactwo i wielka nędza obok siebie, wielu niewolników, wielu ludzi tak zwanej średniej klasy, którzy chcieli się dorobić, przybywało do Koryntu, ponieważ tam transportowano te towary poprzez Korynt obsługiwał oba te porty. W związku z tym transportowano lądem towary, no i to było po prostu potężne źródło zysku w tamtych czasach. Co jeszcze? Totalna rozpusta. Kapłanki, tak się nazywały, hierodule, to były kapłanki Afrodyty, które czciły swoją boginię przez sakralny nierząd. W tamtym czasie było ich 1000. Żebyście świadomość mieli, jak było to powszechne zjawisko. Stąd też już w tamtych czasach nierząd panujący w Koryncie był przysłowiowy w całym ówczesnym świecie. Córy Koryntu do dziś się utrzymało, ale już w tamtych czasach było to zjawisko, które stało się przysłowiem. Co jeszcze? Akrokorynt, to już mówiłem, tam stała ta... To jest widok na Akrokoryn z nad ruin, żebyście zobaczyli, jak wysoka ta góra jest. Tam jeszcze ruiny tej twierdzy na górze widać. No i tam właśnie znajdowała się też ta świątynka Afrodyty. Ja do końca nie rozumiem, ponieważ normalnie te hierodule, one mieszkały w tej świątyni, ale tamta świątynia ma chyba 6x6 metrów, więc to tam 1000 kobiet absolutnie się nie mogło zmieścić, więc tam na pewno było to rozwiązane inaczej jakoś. Nie udało mi się dotrzeć do końca, widzę tu jakąś sprzeczność w tych danych, ale nie udało mi się dotrzeć, jak to było w tamtych czasach. Tak więc spróbujcie sobie wyobrazić apostoła Pawła, który dociera do miasta leżącego pod tą górą, gdzie są te wszystkie rzeczy, o których już opisałem. Totalny tygiel kulturowy, rozpusta, pogoń za zyskiem, no nie wiem, taki rodzaj Sodomy trochę chyba. Także miasto bardzo zdegenerowane. Natknął się na pewnego Żyda, a raczej odszukał, a nie natknął się. Ja sprawdzałem tam to słowo. Dlaczego on musiał odszukać tego Żyda? W tamtejszych czasach ludzie zajmujący się jakimś rzemiosłem nie tyle konkurowali z sobą, ale raczej współpracowali.
tworząc cechy, czy tworząc różnego rodzaju grupy, jakichś, nie wiem, szewców, kaletników i tak dalej. I to zawsze w tych miastach było połączone z kultem jakiegoś bóstwa. Lekarze czcili Asklepiosa, tak? I tak dalej. W związku z tym, kiedy Paweł się tam znalazł, bez środków do życia, musiał odszukać odpowiednie środowisko, w którym byłby w stanie funkcjonować. W związku z tym znalazł Żyda. Żyda, który nie należał do żadnego z tych, cechów, tak? I czytamy, że świeżo przybył z Italii. I właśnie charakterystyczne jest to, że czytamy, że zamieszkał u nich. Często tak było, że ludzie tego samego zawodu mieszkali razem, bądź mieszkali blisko siebie. Po to, żeby móc wspólnie prowadzić biznes. Zupełnie było inne podejście do biznesu niż w naszych dzisiejszych czasach. Oczywiście jakaś tam konkurencja, może były jakieś konkurencyjne to, ale normalnie było tak, że ludzie tego samego zawodu współpracowali z sobą, a nie konkurowali. W ten sposób możemy też zobaczyć sposób postępowania w Nowym Mieście. Paweł znajduje się w Nowym Mieście sam, potrzebuje zadbać o swoje utrzymanie. No to nie był bogaty człowiek, który poszedłby mieszkać do hotelu ze spa i żył się w tamtejszej restauracji pięciogwiazdkowej. On raczej tak, no, był na pograniczu w tym momencie przeżycia. No i znajduje kogoś, kto zajmuje się tym samym zawodem, co i on. Nie wiem, czy nosił narzędzia z sobą, ale samo to, że posiadał prosty zawód, który dawał mu możliwość utrzymania się, może też być jakimś wzorcem dla nas, tak? Pryscylla i Akwilla natknął się na małżeństwo. Na małżeństwo, które zostało wydalone z Rzymu, o czym jeszcze powiem, ale chciałem powiedzieć o nich jedną taką cechę. 16 rozdział listu do Rzymian, tam pisze coś niesamowitego o nich i chciałbym to przeczytać. Pozdrówcie Pryskę i Akwillę, popatrzcie, współpracowników moich w Jezusie Chrystusie. I dalej. Którzy za moje życie szyi swojej nadstawiali. Niesamowite. W ogóle nie znamy tej historii. W którym to momencie było? Musiał być jakiś moment. Oni występują wielokrotnie. Ja kiedyś kazanie mówiłem, może niektórzy trochę pamiętają, zobacz to pewne małżeństwo. Właśnie o Pryscyli i Akwilli. W których domu był zbór pański. Są tak zrośnięci z sobą jako małżeństwo, że zawsze występują razem. Co ciekawe, raz jest Pryscylla jako pierwsza, raz jest Akwilla jako pierwszy. To też jest takie, no, takie charakterystyczne. Oni byli sobie duchowo równi. Nie wiemy, kim była Pryscylla. Czy była Rzymianką? Nie wiemy, skąd się wzięli. Czy byli w tym momencie już nawróceni? Czy nie byli, czy nawrócili się na świadectwo Pawła. Wiecie, jest napisane o nich, że oni byli rodem z Pontu. Nie wiem, czy pamiętacie, z jakich krain ludzie przybyli na święta w dniu Pięćdziesiątnicy do Jerozolimy. Z Pontu też tam byli. Pontu, Galacji, Kapadocji, Azji, Bitynii, tak? Być może, że nawrócili się wtedy. Być może, że nawrócili się w Rzymie, bo jak czytamy u Swetoniusza w Żywotach Cezarów, księga piąta, która cała jest o Klaudiuszu, czytamy tak. Żydów wypędził z Rzymu za to, że bezustannie wichrzyli, podżegani przez jakiegoś Chrystosa. Wiecie, bardzo łatwo przechodzi przegłos z I na E po łacinie, więc jeśli to będzie Chrystos,
no to jesteśmy całkiem już w domu, tak? Czyli krótko mówiąc, tam się działo to, co się zawsze działo, kiedy Paweł zwiastował Ewangelię pośród Żydów, czyli brali się za łby, mówiąc tak kolokwialnie. I z tego powodu Klaudiusz miał tego dość i ich wyrzucił z Rzymu, zresztą nieskutecznie, bo zaraz potem znowu spotykamy tą Pryscyllę i Akwilę w Rzymie. Czytaliśmy o tym z liście do Rzymian, tak? No jest to bardzo ciekawy fragment i na pewno te dwa wydarzenia mają się razem. Ja Pismo Święte nie rozstrzyga, kiedy Pryscylla i Akwilla się nawrócili, ale z całą pewnością byli chrześcijanami i służyli Panu Bogu w piękny sposób. Piękny sposób całe swoje życie. I sama analiza tego małżeństwa może już być budująca. Ten dekret Klaudiusza był w 49 albo w 50 roku. Istnieją źródła, które to podają. No, tak wyglądał Klaudiusz. To tak przy okazji, gdybyście chcieli z Wikipedii, wiecie, spoko, w dzisiejszych czasach klikasz na Wikipedię i już wiesz. Chyba że tam kłamią, bo to się też zdarza. Ta Wikipedia czasami jest strasznie lewacka w niektórych sprawach, ale to już mniejsza z tym. Akurat w tych historycznych sprawach jest, można tam jakieś informacje zaciągnąć. No, Klaudiuszu nie będę mu opowiadał. Paweł jest świadom praw apostoła, o których już czytaliśmy kilka razy, a jednak w tej sytuacji jest w stanie podjąć pracę. I nie podejmuje pracy jako, nie wiem, filozof czy jakiś inny, tylko podejmuje pracę swoimi rękoma. I dla mnie osobiście jest to wzór i jest to wzór dobry i godny naśladowania. Jeśli chodzi o samo wytwórcę namiotów, to niekoniecznie chodzi tylko o same namioty. To jest słowo ogólniejsze. Tamtejsze namioty były szyte ze skóry, ponieważ nie umiano impregnować płótna tak, żeby nie przepuszczało wody. W związku z tym szyto namioty ze skór i te skóry, i to było określenie szersze. W dzisiejszych czasach moglibyśmy powiedzieć kaletnik. Ktoś, kto produkuje wyroby ze skóry. Z tym się łączy fragment z drugiego do Tymoteusza. I to jest dobrze, żebyśmy wiedzieli, bo w naszych Bibliach jest to oddane dziwnie. Ja chciałbym przeczytać ten fragment. Drugi do Tymoteusza, 2:15. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. I tam nie jest wykłada. Tam jest tnie prosto, który tnie prosto słowo prawdy. Czyli krótko mówiąc, jest w stanie uszyć coś z tego, co jest w Piśmie Świętym. To jest odtworzony rzymski namiot, tak one wyglądały. To jest namiot do wództwa i do niedawna jeszcze nasze namioty właśnie tak wyglądały. Taki miał kształt. My z młodości jeszcze, ci starsi, to pamiętają, że tak wyglądał normalny namiot na styl rzymski, tak? No w tej chwili to mamy takie bardziej takie kopulaste jakieś tam rzeczy, tak? Ale normalnie namiot jest ze skóry, jak widzicie. Co? Kłechła. Okej. Jedźmy dalej. 18:4. Każdy sabat rozprawiał w synagodze i starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków. No i to, tak jak poprzednio, tam występuje wyraźnie dialogomaj, od których pochodzi nasz dialog. On nie wygłaszał monologów, on rozmawiał z tymi ludźmi i to jest dobry obyczaj, lepszy dialog niż słowotok. Więc lepiej starajmy się z ludźmi rozmawiać, czyli też pozwalać im dojść do głosu wtedy, kiedy ich przekonujemy, wtedy, kiedy zwiastujemy Ewangelię. To jest próba odtworzenia model Koryntu z tamtych czasów. Za chwilę będzie apostoł stawał przed Bema, następnym razem. To jest Agora.
Dobrze, żebyśmy tą fontannę zapamiętali, ponieważ naprzeciwko niej synagoga była, do której Paweł wszedł. Ta droga też jest dość istotna. To jest droga lechajońska, która wjedzie do tego drugiego portu. Do tego portu, który znajduje się po zachodniej stronie. Świątynie, kolumnady i tak dalej. Prawdopodobnie tu gdzieś na tej agorze znajdował się warsztat, w którym Paweł pracował i gdzie sprzedawali te rzeczy. No, nie jest przypadkiem, że synagoga znajdowała się obok fontanny, bo ta fontanna była nie tak jak nasza w obiegu zamkniętym, tylko po prostu źródłem wody, zasilanym z górskiego źródła. Tu mamy rozrysowane to. Gdzie jesteśmy? Akurat rysunek jest odwrócony. Droga lechajońska to jest ta fontanna. A tu, gdzie jest S, to jest żydowska synagoga. Oho, dziękuję, to się bardzo przyda. O. Tu, gdzie jest S, to jest żydowska synagoga, a tu, gdzie jest E, to tym się zajmiemy jeszcze. W każdym razie ta droga lechajońska jest dość istotna. Czemu synagoga blisko fontanny? No bo Żydzi, wiecie, obmywania rytualne, więc nie jest to przypadkowe miejsce. Fontanna dzisiaj wygląda tak. Całkiem nieźle się zachowała jak na nasze czasy. Synagoga się nie zachowała. Droga lechajońska dziś wygląda tak. Czekajcie jeszcze raz. Nie, przepraszam. O, to jest droga lechajońska. Tutaj po tych schodach było wejście na właśnie tu są schody. Tu są schody. Akrokorynt nad tym wszystkim, nie? Czyli synagogę byśmy mieli gdzieś tu przy tych schodach, gdzieś tu w tym miejscu było. No i rzeczywiście zostało z niej tyle. Może to nie jest, tam jest muzeum archeologiczne na miejscu, gdzie można te rzeczy podziwiać. Nie wiem, czy potraficie przeczytać ten napis. G, gamma, omega, gamma. Hebr, gog, hebr, synagog, hebr. To jest nadproże synagogi, na której było właśnie wyryty był napis. Synagoga Hebrajczyków, mówiąc wprost. No i widzicie te menory, te rzeczy, to tam nie ma cienia wątpliwości. Datowania tutaj nie są jednoznaczne, także ja tutaj nie będę tu jakiejś herezji głosić. Natomiast no, fajna jest próba odtworzenia. To jest właśnie droga lechajońska. W pełni swoich kras ktoś zrobił rysunek taki komputerowy. Natomiast to naprawdę no, robi wrażenie, nie? Propyleje tam, prawda, ta fontanna jest po lewej, po prawej, tam synagoga jest, nie wiemy dokładnie jak wyglądała, niewiele z niej zostało. No to jest dość istotna inskrypcja, która też się znajduje tam w tym mieście. Potraficie przeczytać pierwszy wyraz? Erast. No, Erast, oczywiście, jak najbardziej. Erastus. Znaczenie Erast, prokurator, edyl, własnym sumptem ten bruk położył. Tyle znaczy ten napis. My oczywiście o Eraście czytamy w Dziejach Apostolskich, ponieważ on też z tegoż to Koryntu pochodził. A edyl to jest tyle co skarbnik miejski. On się zajmował zaopatrzeniem miasta w żywność, różne tego typu rzeczy. W liście do Rzymian czytamy: pozdrawia was Erast, skarbnik miejski. Także jest to kolejny bardzo mocny ślad, taki archeologiczny. Ja lubię takie rzeczy z tego powodu, że ludzie czasami myślą, że Pismo Święte jest tym, opowiada o Nibelandii i o muminkach.
ale Żydzi w żaden sposób nie przypominają muminków, a te wszystkie rzeczy działy się na tym świecie, czego są materialne ślady. I czasami jest dobrze przypomnieć o tym, że to nie jest, prawda, wiecie. Dobra. Jedźmy dalej. W piątym wersecie czytamy, kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przybyli z Macedonii, Paweł oddał się całkowicie Słowu. Tam jest dosłownie takie wyrażenie, że pochłonęło go całkowicie Słowo. I to jest coś, co jest ważne. Jest pytanie, dlaczego mógł sobie pozwolić na to, żeby już przestać pracować i zajmować się na co dzień ewangelizacją? No z tego prostego powodu, że po pierwsze doznał ulgi, ponieważ ci bracia przynieśli wieści. Możemy przeczytać w pierwszym liście do Tesalonicza o jego reakcji. I to jest bardzo piękny tekst, ja go bardzo lubię czytać. Przeto nie mogąc dłużej znieść, postanowiliśmy pozostać w Atenach. Wysłaliśmy Tymoteusza, to jest ta sytuacja, potem z Aten przenosi się do Koryntu, tak? Brata naszego i współpracownika Bożego w zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w waszej wierze i dodał wam otuchy, żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie. Albowiem gdy byliśmy u was, przepowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani. Co się też stało, jak wiecie. Dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znieść, wysłałem go, aby się dowiedzieć o wierze waszej, czy aby czasem nie zwiódł was kusiciel, a praca nasza nie poszła na marnie. Lecz teraz od was przyszedł do nas Tymoteusz i przyniósł nam dobrą nowinę o wierze i miłości waszej, o tym, że wy zachowujecie nas zawsze w dobrej pamięci, że pragniecie nas ujrzeć, tak jak i my was. Stąd doznaliśmy przez was, bracia, w wielkiej potrzebie i ucisku naszym pociechy dzięki waszej wierze. Bo żyjemy teraz, skoro wytrwacie w Panu. No cóż za piękne słowa. Bo żyjemy teraz, skoro wytrwacie w Panu. Dar od zborów, czytaliśmy, przeczytajmy, to jest drugi powód, drugi do Koryntian, 11:9. Paweł w Koryncie szczególnie dbał o to, żeby nie otrzymywać wsparcia od Koryntian. Czemu? Bo oni byli bogaci i dbali o swoje pieniądze, a on nie chciał być zgorszeniem dla nich. W związku z tym, czytamy jak? 11:9. A w czasie pobytu u was, cierpiąc niedostatek, nikomu nie byłem ciężarem, gdyż braki moje pokryli bracia, którzy przybyli z Macedonii. No właśnie ci bracia. I pilnowałem się, i będę się pilnował, by w niczym nie być dla was ciężarem. Dlaczego? Bo byli bogaci. A Paweł nie chciał, a ludzie bogaci są szczególnie wrażliwi w kwestiach finansowych. A on nie chciał być przeszkodą w Ewangelii. W związku z tym nic od nich nie wziął. Jest, jak to było powiedziane, złupiłem inne zbory, żeby od was niczego nie wziąć. Takie jest świadectwo jego. Być może jego towarzysze również pracowali i to było dodatkowe źródło dochodów. W każdym razie on mówi o sobie, że całkowicie, Łukasz pisze o nim, całkowicie pochłonęło go Słowo. Przedkłada świadectwo, że Jezus jest Chrystusem i o tym czytamy w tym wersecie 5, przedkładając Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. I omawialiśmy już to kiedyś, przy innej okazji, jakie te świadectwa mogły być. To głównie z Księgi Izajasza, ale nie tylko. Skutek w wersecie 6. Lecz gdy mu się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnąwszy na nich szaty, rzekł do nich, krew wasza na głowę waszą, ja jestem czysty, od tej chwili pójdę do pogan. No, otrząśnięcie szat
nie znajduje tego. W 13 rozdziale, jeśli byśmy się wrócili parę kartek, w bardzo podobnej sytuacji, 46. Wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie, odpowiedział odważnie i rzekli: wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże, ale skoro je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. I w 51. oni otrząsnąwszy na nich prok ze swoich nóg poszli do Ikonium. Jest to oczywiste nawiązanie do tego, co Pan Jezus nakazał swoim uczniom wtedy, kiedy ich rozsyłał, że jeśli was nie przyjmą, to otrząśnijcie prok z waszych nóg, tak? A tutaj z szatno, może jest to podobne coś, może jest to gest znaczący, coś podobnego, aczkolwiek no nie ma wprost takiego nakazu. Nie wiem, czy Paweł coś takiego akurat zrobił, że otrząsnął swoje szaty. Wina krwi, to jest ciekawy werset, ponieważ tam jest tam jest napisane tak, otrząsnąłem, rzekł do nich: krew wasza na głowę waszą, ja jestem czysty. To jest bardzo ważny fragment, bo jeśli sięgniemy chociażby do księgi Ezechiela 33, tam jest znany fragment, często cytowany, 33, werset 6. To jest, musiałbym to całe przeczytać, od drugiego wersetu by to czytał, bo sam szósty to jest trochę mało, żeby ogarnąć kontekst. Synu człowieczy, przemów do swoich rodaków i powiedz mi: gdy sprowadzam na jakiś kraj miecz, a lud tego kraju wybiera jednego męża spośród siebie i ustanawia go swoim stróżem, a ten, widząc, że miecz spada na kraj, zatrąbi na rąk i ostrzeże lud, i ktoś usłyszy wyraźnie głos trąby, lecz nie przyjmie przestrogi i miecz spada i porywa go, to krew spada na jego własną głowę. Głos trąby słyszał, nie przyjął przestrogi, dlatego jego krew spadnie na niego samego. Lecz ten, który przestrzega, uratuje swoją duszę. Jeśli natomiast stróż widzi, że miecz spada, a nie zatrąbi na rogu i lud nie zostanie ostrzeżony, to gdy miecz spada i porywa kogoś z nich, ten ginie z powodu swojej własnej winy, lecz jego krwi zażądał od stróża. I to samo jest, w wersecie 8. Gdy mówię do bezbożnego: bezbożniku, na pewno umrzesz, a ty nic nie powiesz, by odwieść bezbożnego od jego postępowania, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od ciebie. I to jest oczywisty sposób powiązany z tym Ezechielem. Jest to rzecz, która jest również znana pośród pogan, bo kiedy otworzycie Ewangelię Mateusza, 27 rozdział, 24 i 25 werset, to znajdziemy tam coś takiego. A Piłat, ujrzawszy, że to nie pomaga, przeciwnie, że zgiełk się wzmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł: nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz. I co mówią Żydzi? A cały lud odpowiadając, rzekł: krew jego na nas i na nasze dzieci. Ciekawe, nie? No i oczywiście w Dziejach Apostolskich, w 20 rozdziale, kiedy Paweł żegna się ze starszyzną efeską, 26-27, dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. I myślę, że to dopełnia obrazu tego, dlaczego Paweł mówi, że nie jest winny ich krwi. Krótko mówiąc, zwiastowanie Ewangelii, czy też niezwiastowanie Ewangelii, może sprowadzić taką winę. Jedźmy dalej.
zwraca się do pogan i to jest oczywiście w Rzymianach 1:16 i jest to powtórzone później dalej. Rzymian 1:16. To jest zasada Pawła, dlaczego najpierw zwraca się do Rzymian, do Żydów. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusa, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. W 7 wersecie czytamy: odszedłszy stamtąd, udał się do domu pewnego człowieka, Ignatius Justus, bojącego się Boga, którego dom sąsiadował z synagogą. Paweł idzie na konfrontację z Żydami, nie szuka miejsca w odległej części miasta, nie szuka miejsca poza miastem, szuka miejsca w bezpośredniej bliskości synagogi. Nie wiemy, kim był ten Tytius Justus, czy to był w ogóle chrześcijanin. W każdym razie w jego domu zaczęły się odbywać nabożeństwa chrześcijańskie i oczywiście to sąsiedztwo z synagogą spowodowało, moje jest takie zdanie, spowodowało, że w tamtym zborze szczególnie intensywnie uwidaczniał się dar języków, ponieważ dar języków w pierwszym rzędzie był dany jako znak dla niewierzących Żydów. Ponieważ synagoga sąsiadowała z miejscem zgromadzeń chrześcijańskich, w związku z tym w czasie zgromadzeń chrześcijańskich demonstrował się ten znak. I czytamy o tym oczywiście w 28 rozdziale Izajasza, przemówię do tego ludu językiem, którego nie rozumieją. Tak? Skutek tej taktyki, 8 werset, Kryspus, przełożony synagogi, się nawrócił i w 1 do Koryntian 1:14 czytamy, że Paweł niewielu ludzi w swoim życiu ochrzcił, ale w tym Gajusa i Kryspusa właśnie, właśnie przełożonego synagogi. I zwykle w tym momencie, kiedy zwraca się do pogan i kiedy powstaje zalążek zboru, to zwykle w tym momencie wybuchają prześladowania i Paweł musi już uciekać. Zwykle jest tak, nie? Ale w tym miejscu, mianowicie w Koryncie, było wyjątkowo, nie musiał uciekać. Co więcej, Pan Jezus Chrystus pojawia się w nocnym widzeniu i mówi do niego: nie bój się, lecz mów i nie milcz. Nie bój się. Nie bój się. Czego Paweł mógł się bać? Pierwsza rzecz. Poprzednie przejścia, więc na pewno Żydów. Ja myślę, że on już po tym, jak się zwrócił do pogan, to był już spakowany i siedział na walizce. Po naszemu. Był pewny, że za chwilę mu tu panie kolbami drzwi załomocą i powiedzą: wyłaź, bo my cię tu chcemy ukamieniować. albo coś równie wytwornego. Ale tym razem to się nie stało. Ale myślę, że Paweł bał się. No słuchajcie, no nikt nie lubi być kamieniowany. Nie wiem, wy byście lubili. No ja nie lubię w każdym razie. Obcych ludzi opanowanych grzechem. To środowisko tam naprawdę było bardzo ciężkie. No ja, wiecie, no... Takim ludziom eleganckim i uprzejmym to się fajnie głosi, ale kiedy widzicie, że ktoś jedynie goni za zyskiem, wiecie, ta prostytucja, to wszystko, no to musiało być coś obrzydliwego. I to na pewno on się nawet dobrze tam z tym nie czuł, tak? I myślę jeszcze ogrom zadania. Dopiero się zaczęło i tutaj teraz no nie wiadomo, co będzie dalej, tak? Więc jest to taka sytuacja, w której no, jest pytanie, czy jest to permanentny stan ewangelisty, czy też wyjątkowo Paweł był taki jakiś, nie wiem, strachliwy. Ja myślę, że to jest permanentna sytuacja. Wtedy, kiedy przychodzi nam zwiastować Ewangelię, to się boimy. I nie ma w tym niczego złego. Paweł też się bał. Nie ma w tym niczego złego. Wiecie, bycie mężczyzną polega między innymi na tym, nie polega na tym, że się nie odczuwa strachu. Bycie odważnym polega nie na tym, że się nie odczuwa strachu, tylko na tym, że pomimo strachu robi się to, co należy. I to jest to. Nie odczuwają strachu wyłącznie ludzie, przepraszam za określenie, głupi.
Głupi, którzy nie potrafią sobie wyobrazić tego, co się może zdarzyć. Ludzie mądrzy, ludzie znający Pana będą się trochę bali. Normalne. Ale będą swój lęk powierzali w zaufaniu Panu Bogu. 10 do 11 jest bardzo ciekawy tekst. Bo ja jestem z Tobą, nikt się na Ciebie nie targnie, aby Ci uczynić coś złego. Mam bowiem wiele ludu w tym mieście. W jaki sposób Pan Jezus ma wiele ludu w tym mieście? O jakich tu jest ludziach mowa? O tych, którzy mają wierzyć. O takich, którzy jeszcze są niewierzący. Więc w jakim sensie Pan Jezus już ich ma? Co to znaczy, że On już ich ma? Ma ich serca. To jest ważne, żebyśmy to zrozumieli, że ci ludzie są jeszcze nienawróceni, jeszcze trwają w swoich grzechach, jeszcze nawet Ewangelii nie usłyszeli, ale już należą do Pana Jezusa. Bo Pan Jezus zapłacił za nich okup. Ale zwróćcie uwagę, że nie za wszystkich. Nie wszyscy Koryntianie. Ale niektórzy są tacy, wielu z nich, których Pan Jezus już ma, bo zapłacił za nich. No i jest pytanie, czy Pan Jezus zapłacił za wszystkich, które w oczywisty sposób wynika z tego tekstu. Ten tekst jest bardzo podobny do tego, co czytaliśmy w Dziejach 13:48. Ja przypomnę tamten tekst. Poganie słysząc to radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. To jest dokładnie ta sama myśl oddana innymi słowy. I kiedy analizowaliśmy tamten tekst, dochodziliśmy do wniosku, że nie wszyscy są przeznaczeni, że niektórzy są przeznaczeni i tak dalej. Nie będę w tej chwili wracał do tego 13 rozdziału. W każdym razie, moim zdaniem, tekst z Dziejów Apostolskich 18:10 jednoznacznie pokazuje nauczanie o ograniczonym przebłaganiu. I dla mnie jest to coś oczywistego, co wynika z tego tekstu. Skoro Pan Jezus już ma tych, którzy jeszcze nie uwierzyli, to coś znaczyć musi. I 11. Przebywał tam rok i 6 miesięcy, nauczając wśród nich Słowa Bożego. Paweł po raz pierwszy może samodzielnie założyć fundamenty zboru. Jest to szczególna łaska. Nie jest prześladowany, słuchajcie. No, potem będzie próba tam przed tym, tak? Ale w tej chwili może półtora roku zwiastować Ewangelię. No, może półtora roku nauczać tych, którzy się już nawrócili. Naprawdę jest to coś wyjątkowego. Coś, co do tej pory mu się nie zdarzyło, bo zawsze trzeba było wiać. Bo zawsze Żydzi mu się sprzeciwiali. Wszędzie, gdziekolwiek się nie pojawił. A tutaj nie ma takiego problemu. Ciąg dalszy nastąpi. Będziemy mówić o Galionie i o tym, jak apostoła stawili przed Bemą, czyli stolicą sądową w tamtym mieście. A to będzie następnym razem. Zbierzamy do wniosków i do końca. Pierwsze. Dzieją się sprawy makro, które mają wpływ na misję. Klaudiusz wydał dekret. Pryscylla i Akwila znaleźli się w Koryncie. Paweł odszukał Akwilę. Wynikło z tego coś dobrego dla królestwa. W naszych czasach też dzieją się sprawy makro. Słuchajcie, mamy tak zwaną pandemię, mamy jakieś obostrzenia czy jakieś inne rzeczy. Kto wie, co z tego wyniknie? Kto wie, co z tego wyniknie dla Ewangelii, co z tego wyniknie dla Królestwa, co z tego wyniknie dla zboru, tak? Druga lekcja, którą ja mam. Szukaj ludzi, z którymi będziesz mógł współpracować na przyszłość. Wiecie, kiedy poznawałem Krzysia, to nic nie wskazywało na to, żebyśmy mogli kiedykolwiek współpracować. W tamtym czasie Krzysiek no, nie wierzył w Pana Jezusa Chrystusa jako Boga. Słuchajcie, stało się tak, że jest zupełnie inaczej. Jest
coś niesamowitego. Kiedy Andrzeja poznawałem, to też nic nie wskazywało na to, absolutnie nic nie wskazywało na to, że kiedykolwiek będziemy starszymi zboru. To był facet zupełnie z innej bajki, nie? Ale popatrzcie, popatrzcie, coś dobrego z tego wyniku. Patrz, kogo Bóg stawia ci na drodze. Patrz, nie pal mostów, nie obrażaj innych. Bądź traktuj innych tak, żeby być może kiedyś coś dobrego z tego wyniknie. Nie? Szukaj pracy, a nie utrzymania. Paweł tak postąpił. Ale kiedy zdarzyła się okazja, to całkowicie oddał się Słowu Bożemu. Niestety w dzisiejszych czasach ludzie chętniej, ojej, przepraszam, rozsypało mi się to, ludzie chętniej chcą zostawać, nie wiem, jakimiś pastorami czy płatnymi nauczycielami, niechętniej chcą się trudzić swoimi rękoma, żeby coś zarobić. To jest praktyka. Ja osobiście wolę wzór apostoła Pawła. Lepszy jest dialog niż słowotok. Paweł rozmawiał, dialogomaj z tymi Żydami. Ale ten dialog może być tylko do pewnego momentu. Wtedy, kiedy widzisz, że ktoś bluźni, kiedy ktoś się jawnie sprzeciwia, to jest koniec rozmowy. W tym momencie należy tego człowieka już zostawić samemu sobie. Na przykład wtedy, kiedy dyskutowaliśmy z Krzysiem, Krzysiu był antytrynitarny, dyskutowaliśmy do bladego świtu, ale ja z jego strony nigdy nie doświadczyłem jakiegoś tego, co doświadczył Paweł, nigdy. To była zawsze uczciwa rozmowa. Wina krwi dotyczy oczywiście przede wszystkim tych, którzy nauczają słowa. To jest pierwsi odbiorcy tej prawdy, ale może dotyczyć to też każdego z nas, bo każdemu z nas Bóg daje jakiś zakres odpowiedzialności ludzi, do których powinniśmy z Ewangelią próbować dotrzeć. Także weźmy sobie to do serca. Jeśli nie jesteś prorokiem, czy apostołem, czy ewangelistą nawet, to zawsze masz jakichś ludzi, których Bóg ci na drodze postawi. I nie dopuść do tego, żeby oni nie usłyszeli. I to jest nasza odpowiedzialność, ok? Idź na konfrontację, jeśli trzeba, przybij te tezy do kościoła, czy jakkolwiek. Idź na konfrontację. To jest dobry sposób. Może nawróci się ksiądz proboszcz, czy starszy zboru świadków Jehowy, czy nawet okręgowy, nie? Idź na konfrontację, nie? Krzysiu był obwodowym, nie? Słuchajcie, to się może zdarzyć. To się może zdarzyć. Naprawdę wie Pan, którzy są Jego. A naszą odpowiedzialnością jest zgłosić. Te dwie rzeczy nie stoją w żadnej sprzeczności. Nie bój się. Tak jak Pan Jezus był z Pawłem, tak samo jest z nami, aż do skończenia świata. Wielkie posłannictwo misyjne pozostaje nadal aktualne i pozostaje nadal wielkie. I czyńmy to. Czyńmy to z wiarą. Czyńmy to... chętnie. Bójmy się, ale mimo to czyńmy. Jeśli możesz, nie poprzestawaj na ewangelizacji. Tak jak Paweł nauczał potem przez półtora roku, tak samo my. Nawet jeśli ogłosimy komuś Ewangelię i on zrobi jakieś pierwsze kroki i widzicie, że jest odzew, to nie poprzestawajmy na. Ciągnijmy go delikatnie dalej w kierunku tego, żeby poznał całą Bożą wolę. Zwiastuj Ewangelię. Pan Jezus jest także z nami. Nie opuścił nas, nie porzucił i wciąż jest z nami. Należy to nadal robić. Żyjemy w kraju, który na pozór jest chrześcijański, ale ludzie tak naprawdę Boga nie znają. Potrzebują usłyszeć Ewangelię.
Dziękuję Wam za uwagę. Amen.